maksa, żeby udało się wysiąść. I prostować, prostować. Wszystko dobrze. Tak, mam jeszcze jedno pytanie. Jak te lusterka mi będą takie ośnieżone, albo nie wiem, co będzie się działo, to ostatnio mówiliśmy, żeby to... To jest nawiew na przednią szybę. Aha, czyli które? To. Aha, i wtedy jakbym miała chusteczkę, to proszę, nie mogę. Proszę. A w czym problem? Samochodu muszę się dostać. Przecież pan miejsce ma. Kobieta chyba w okulach stoi, nie? Muszę szeroko drzwi otworzyć. Mamy prostować? Przesuniemy się. Nie rozumiem tego. No nie rozumiem. Dobrze, to... Pan jest chyba sam gołąbem. Przepraszam, miejsca pan ma tyle, żeby... Miejsca pan ma tyle, żeby pan wsiadł. Pan Tak. Tak? Tak. Ja sobie wyjadę i sobie zablokuję pana i będę stał 2 godziny. No to, to zadzwonię po policję. Dobrze. Cofnijmy się dalej, niech przesuńmy mu się. Puścić? Nie, na chodzie jest. Nie w tą, w lewą. Jeszcze w lewą skręcić. Ale że zachować ostrożność! Odbijamy w prawo. Jeszcze dajmy mu do tyłu, niech sobie wsiądzie. Człowieku, myśl co robisz, myśl co robisz. Weź człowieku! Człowieku, bo kursantka kieruje, nie ja. Ale myśl co robisz. No myśl co robisz, sam myśl. Ale pan za spokój. Bierzesz odpowiedzialność za tą kobietę. Biorę odpowiedzialność. Dajemy do tyłu. Pani radzę zmienić ośrodek. A przede wszystkim instruktora. Dajmy do tyłu. I odbijamy to w prawo. Mocniej w lewo, mocniej w lewo, mocniej. Jeszcze do przodu. Ja nie skoczę w 5 minutach do tyłu i stopnę, bo to próbuje kursantka, kieruje nie ja. Ona potrzebuje czasu, żeby cofnąć. Troszeczkę empatii, troszeczkę empatii. Dobrze, bo nie ma sensu. A pan po prostu takie 2 klapy na oczy i tak. O, jest. Ja jeszcze mam tylko jedno pytanie. O tą klapę mogę tylko tutaj nacisnąć? Można, ale potem trzeba będzie zamknąć. Mhm. No i tylko tak. I zaraz zamknę, dobra. Dobra, gaśmy światło.